Siemaneczko wszystkim, tu Lislaw, witam was w kolejnym odcinku serii Historii Raperów. Dzisiaj opowiemy sobie historię rapera z Grecji, który zginął z rąk skrajnej prawicy. Zanim jednak przejdziemy do sedna, standardowo chciałbym was zaprosić na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. Grupa jest nowa, więc potrzebujemy nowych członków, więc nie czekajcie, tylko tam dołączcie, a my tymczasem przechodzimy sobie już do sedna. Zanim przejdziemy tak bezpośrednio do historii Killa P, bo tak właśnie ten raper się nazywa, musimy opowiedzieć sobie historię społeczną polityczną współczesnej Grecji, cofając się aż do lat 30. XX wieku, no i musimy też wyjaśnić sobie kilka pojęć. Musimy to zrobić, żebyście dobrze ogarnęli kontekst życia i śmierci Killa P. Jednak jeśli nie chcecie o tym słuchać, to przewincie film do momentu, który teraz pokaże się wam na ekranie. Grecja w latach 30. XX wieku była pogrożona w kryzysie społeczno-politycznym. Wówczas była ona demokracją parlamentarną oraz jednocześnie monarchią z królem jako głową państwa na czele. Parlamentaryzm nie funkcjonował jednak tak jak powinien, a deputowani nie byli w stanie utworzyć rządu. Ówcześnie panujący król Jerzy II ustanowił ówczesnego premiera Ioannisa Metaxasa szefem dyktatorskiego reżimu, który miał rządzić w Grecji. Reżim ten został ustanowiony 4 sierpnia 1936 roku, w związku z czym nazywany był reżimem 4 sierpnia. Po wybuchu II wojny światowej Grecja, mimo bycia państwem autorytarnym, była sojusznikiem aliantów. W październiku 1940 roku Benito Mussolini zażądał całkowitej kapitulacji Grecji. Kiedy Metaxas odmówił, Włosi rozpoczęli inwazję na Grecję. Grecy odparli ją i w konsekwencji zepchali włoskich faszystów aż do Albanii. Triumf Greków nie trwał jednak długo, bo w styczniu 1941 roku Metaxas nagle zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Wkrótce później na Grecję uderzyli Niemcy i po długich walkach i przełamywaniu oporu Greków zajęli ją, dzieląc jej teren między III Rzeszę, faszystowskie Włochy oraz faszystowską Bułgarię. Niemcy rozpoczęli krwawe represje na Grekach, doprowadzając do niszczenia gospodarki kraju oraz śmierci wielu greckich Żydów. Po II wojnie światowej Grecja wydostała się spod okupacji, trafiając do bloku zachodniego. Jednakże od razu po wojnie topiła się w wojnie domowej między komunistami i antykomunistami, którą w 1949 roku wygrali ci drudzy. W 1965 roku w Grecji król odwołał grecki rząd, doprowadzając do chaosu politycznego. Skończył się on dwa lata później po zamachu stanu i zaprowadzeniu reżimu pułkowników, czyli tzw. hunty. W latach rządu tej hunty stosowane były represje w stronę opozycji oraz tortury. W 1974 roku Grecja wspierała zamach stanu na wyspie Cypr. W odpowiedzi Turcja najechała na Cypr, co doprowadziło do kryzysu politycznego w Grecji. Kryzys ten finalnie doprowadził do obalenia hunty, monarchii oraz ustanowienia demokratycznej III Republiki, która istnieje do dziś. Złoty świt. Złoty Świt jest grecką skrajnie prawicową, uważaną za neonazistowską oraz neofaszystowską partią polityczną. Obecnie jest ona uważana za grupę przestępczą. Jej początki sięgają lat 80. XX wieku. Założył ją Nikolaos Micha Loliakos. W 1993 roku została formalnie zarejestrowana jako partia polityczna. W 2012 roku weszła ona do greckiego parlamentu, utrzymywała się w nim przez 7 lat, aż ostatecznie w lipcu 2019 roku w ostatnich greckich wyborach parlamentarnych nie przekroczyła progu wyborczego. Otrzymała 2,93% głosów, a próg wyborczy w Grecji to 3%. W październiku 2020 roku partia ta została uznana za grupę przestępczą, ale do tego przejdziemy sobie później. Członkowie tej partii postulowali likwidowanie tzw. zdrajców Grecji, ataki na imigrantów oraz lewicowych polityków. Antarsia. Antarsia, czyli przednia greckiej lewicy antykapitalistycznej, to skrajnie lewicowa, koalicyjna partia polityczna. Słowo Antarsia, które tworzą litery akronimu na nazwy tej partii, oznacza bunt. Powstała ona w 2009 roku. Jest to partia antykapitalistyczna, prokomunistyczna, socjalistyczna, eurosceptyczna oraz antyfaszystowska. Z nią właśnie związał się Killa P. Killa P urodził się jako Pavlos Fysas 10 kwietnia 1979 roku w Peramie w Grecji. Jest to dość małe miasto liczące około 25 tysięcy mieszkańców. Ojciec Pavlosa pracował przy budowie okrętu w Peramie i należał do organizacji, która pełni funkcję czegoś na kształt związku zawodowego pracowników pracujących przy pracach tego typu. Po tym jak Killa P skończył szkołę, poszedł w ślady ojca i początkowo również pracował w takich miejscach. W wieku 18 lat, czyli około 1997 roku, zaczął rapować. Jego rap zaliczany jest do podgatunku znanego jako low bap. Podgatunek ten jest znany tak naprawdę tylko w Grecji. Charakteryzuje go dość wolne tempo bitów
oraz rapowanie o sprawach polityczno-społecznych. Pseudonim Killa P został przyjęty przez Pavlosa już na początku jego kariery. Jak sam tłumaczył, miał on oznaczać Killer of the Past, czyli zabójcę przeszłości. Killa P związał się z labelem Freestyle Productions. Z tego co udało mu się dowiedzieć, a nie było to proste, gdyż wszelkie źródła informacji na ten temat były po grecku, a Google Tłumacz nie zawsze działa tak jak powinien, jest to dość duży i liczący się na scenie greckiej label. Killa P później rozstał się z tym labelem, ale pozostał z jego członkami w zgodzie. Przez całą karierę trzymał się stylu lowbap i trzymał się z raperami tworzącymi w tym stylu. Killa P przebił się do mainstreamu i stał się znanym raperem w całej Grecji, jednak nigdy nie był zainteresowany tym, by jego muzyka była dostępna oficjalnie. Skupiał się na jej swobodnej oraz luźnej dystrybucji w internecie. Killa P był osobą o poglądach skrajnie lewicowych. W swojej muzyce rapował o imigrantach, tolerancji, wielokulturowości oraz antyfaszyzmie. Jego pseudonim artystyczny miał głębsze znaczenie. Killa P w wywiadach tłumaczył, że chodzi mu o to, że należy zamordować przeszłość i stworzyć piękną teraźniejszość. Uważał też, że grecką scenę hip-hopową należy przebudzić i zjednoczyć. Był on twórcą i organizatorem festiwalu Rap Monsters. Obok działalności muzycznej prowadził on dość luźną działalność polityczną oraz antyfaszystowską. W 2005 roku wydał on swój album, którego nazwę można rozumieć jako Słońce. W tym samym roku wydał on swój kolejny projekt pod nazwą Underground Link. W 2009 roku wydał kolejny projekt, którego nazwę można przetłumaczyć na bzdury i jeszcze połowa lub półtora gówna. W tym samym roku związał się on z organizacją znaną jako Antarsia, ale nie był jej formalnym członkiem. W 2012 roku wydał czwarty projekt, którego nazwę można przetłumaczyć na Oparzenia Słoneczne. Jego takie dość znane single to Śmiech z 2008 roku oraz Powoli Nie Płacz z 2013 roku. Możecie pomyśleć, że Killa P przez to, że był dość niezależnym artystą, był raperem undergroundowym. Nic z tych rzeczy. Killa P już za życia przebił się do mainstreamu i robił kolaby z największymi greckimi raperami. Koncertował on też w różnych częściach Grecji, w tym w Atenach, które są jej stolicą. Z powodu skrajnie lewicowych oraz antyfaszystowskich i antyrasistowskich treści w swojej muzyce stał on się wrogiem skrajnie prawicowej partii Złoty Świt. Góra tej partii postanowiła go usunąć. Ich zamiar stał się rzeczywistością 18 września 2013 roku. 18 września 2013 roku późnym wieczorem Killa P udał się wraz ze swoim partnerem oraz grupą od 8 do 10 osób do jednego z lokalnych barów, aby obejrzeć mecz piłki nożnej. W barze przebywała grupa od 2 do 3 osób, którzy byli powiązani ze Złotym Świtem. W tej grupie był Ioannis Agos, członek Złotego Świtu. Rozpoznał on Killa P, na którego Złoty Świt polował. Skontaktował się on z Kazant Logo, swoim partyjnym przełożonym, i dał on mu cynk, że Killa P znajduje się w tym barze. Kazant Logo zadzwonił w tej sprawie do George'a Patelisa, swojego przełożonego, i przekazał mu te informacje. Około 23.30 Patelis zaczął rozsyłać SMS-y do członków lokalnych struktur Złotego Świtu o treści: wszyscy, którzy są w pobliżu, nie ma na co czekać. Teraz. W przeciągu następnych 27 minut Patelis kontaktował się także 7 razy z dzielnicem Lagosem, szefem struktur Złotego Świtu w tym regionie oraz posłem tej partii w parlamencie. Około godziny 23.57 do baru dotarła grupa około 50 osób ze Złotego Świtu. Byli oni uzbrojeni w pałki i noże. Między nimi a Killa P i jego znajomymi doszło do starcia. W jego trakcie członek Złotego Świtu Georgios Raupakias dźgnął wielokrotnie Killa P w udo i w klatkę piersiową. Około północy na miejscu zjawiła się policja. Ciężko ranny raper wskazał Raupakiasa funkcjonariuszom jako sprawcę dźgnięcia. Raupakias został zatrzymany, a Killa P został w ciężkim stanie zabrany do szpitala, gdzie szybko stwierdzono jego zgon. Świadkowie zdarzenia twierdzili, że Raupakias po dźgnięciu rapera zadzwonił do prezesa Złotego Świtu Nikolaosa Michaliakosa i krótko z nim rozmawiał. Obaj w toku śledztwa się tego wyparli, ale grecka policja później potwierdziła, że taka rozmowa miała miejsce, choć jej dokładna treść jest nieznana. Po śmierci Killa P w całej Grecji odbyły się antyfaszystowskie i antyautorytarne wiece. W ich trakcie dochodziło do starć z policją oraz ataku skrajnej prawicy. Kilkadziesiąt osób, zarówno po stronie lewicy, jak i prawicy oraz funkcjonariuszy, zostało rannych, a ponad 100 osób zostało zatrzymanych. Jeden z protestujących po stronie lewicy stracił wzrok, kiedy został spsikany gazem pieprzowym przez funkcjonariusza. Wedle ustaleń nie ten protestujący był celem funkcjonariusza i dostał on gazem przypadkowo. W październiku 2013 roku jedna z ulic miasta Keratsini zmieniła nazwę na ulicę Pavlosa Fysasa, a w 2014 roku odsłonięto pomnik Killa P. Raper jest obecnie symbolem walki z faszyzmem i skrajną prawicą w Grecji. 1 listopada 2013 roku w mieście Neo Iraklio
Trzech członków złotego świtu, stojących pod lokalnym biurem partii, zostało ostrzelanych metodą drive-by shooting przez jadącego na motorze motocyklistę. Dwóch z nich zostało zastrzelonych, a trzeci został ciężko ranny, ale później odratowano go w szpitalu. Sprawcy zamachu nie zostali nigdy złapani, ale spekuluje się, że zamach był odwetem za zabójstwo Killa P. Odpowiedzialność za ten zamach wzięła jedna lokalna organizacja anarchistyczna. Wkrótce po zabójstwie Killa P, szef złotego świtu Nikolajos Michaloliakos oraz jego zastępca razem z 68 innymi osobami, ważnymi członkami złotego świtu, zostali zatrzymani. Michaloliakosowi oraz jego zastępcy postawiono zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a 68 oskarżonym zarzuty o udział w tej grupie. Dodatkowo 17 innych osób miało postawione zarzuty związane ze śmiercią Killa P. W toku śledztwa Rupakias przyznał się do winy. W marcu 2016 roku został jednak zwolniony z aresztu, ponieważ odsiedział maksymalny okres w areszcie śledczym, jak i wedle greckiego prawa oskarżony może być trzymany w areszcie do rozprawy. Proces ciągnął się dość długo i warto powiedzieć, że sprawa zabójstwa Killa P była połączona z tak zwanym procesem Złotego Świtu, czyli procesem, w którym sąd w Atenach orzekał, czy Złoty Świt był grupą przestępczą, czy nie. Proces zakończył się w październiku 2020 roku. Michaloliakos i jego zastępca zostali uznani za winnych kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działającą pod przykrywką partii politycznej i 14 października skazani na 13 lat więzienia. 68 współoskarżonych zostało uznanych za winnych udziału w tej grupie i skazanych na wyroki co najmniej kilku lat więzienia. Z grupy 17 osób, które oprócz tych zarzutów miało zarzuty związane z zabójstwem Killa P, 15 zostało uznanych za winnych, a dwóch z nich zostało oczyszczonych. Choć te dwie osoby i tak skazano za udział w grupie przestępczej. Bezpośredni zabójca Killa P, Georgios Roupakias, dostał dożywocie za zabójstwo rapera oraz dodatkowe 10 lat więzienia za udział w grupie przestępczej. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się wam spodobał, to dajcie łapkę w górę, suba oraz wejdźcie na mojego Instagrama oraz na grupę Trap Community Polska, do której link macie w opisie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!